Wszystko, co zobaczycie, będzie improwizowane i stworzone na podstawie waszych sugestii. Przywitajcie gorąco gospodarzy dzisiejszego wieczoru. Przed wami grupa Ad Hoc. Alan Pakosz, Jan Malinowski, Michał Jeffrey Ociepa, Michał Kruchniewicz. Oprawa muzyczna Impro Band. Chcielibyśmy dać odpowiedź na pytania, które gdzieś was dręczą, gdzieś was męczą, dlatego zadamy te pytania Google'owi. Będziemy was prosić o to, żebyście powiedzieli nam, jaki początek pytania możemy wpisać do Google'a i zobaczymy, co Google nam podpowie, a my będziemy improwizować sceny do tych propozycji. Więc poproszę was o początek pierwszego zdania, jakie można by wpisać do Google'a. Jak zrobić? Wszystko na jedzeniu. Naleśniki. No weźmy drugie, zrzut ekranu. Jak zrobić zrzut ekranu? Chodźcie, panowie, ja tu potrzebuję waszej pomocy. Wszyscy? Tak, potrzebuję informatyków. Cały helpdesk musiał przyjść, naprawdę? Pani Bożenko, przynajmniej dwa razy dziennie przychodzimy pani na przykład włączyć komputer. No i teraz mam problem, bo chcę zrobiłem zrzut ekranu i się roztrzaskał. Zrzuciła pani. Poprosimy następne pytanie. Kto wynalazł telefon? Kto wynalazł telefon? No i tutaj pociągnę ten sznurek. Ten? Dzień dobry. Dzień dobry. Pan jest policjantem, prawda? Ja jestem policjantem. No to jakby co, to postawię taki kubek. Tak. Jakby pan usłyszał z tego kubka krzyk. Tak. To proszę przybiec na... Długą dwa. Tam mieszkam. Dobrze. Czemu pan będzie krzyczał do kubka? Żeby mnie pan usłyszał, bo jak będę krzyczał z długiej dwa, to mnie pan nie usłyszy. A proszę trzymać ten kubek, ja pójdę na długą dwa i krzyknę próbnie. Dobrze. A potem przyjdę, tak? Zapytać, czy pan słyszał. Dobrze. Albo może pan krzyknąć do kubka. O! Wtedy może... No, będzie się działo. Zobaczy pan. Tylko proszę nie odkładać kubka. Nie. Bo ja będę szedł tak z 40 minut. Mniej więcej? Dobrze. Cierpliwie czekać z kubkiem. No, oczywiście. Przy uchu. Tak jest. Chce? Dwie godziny później. No i co, słyszał pan, co pan nie odpowiedział? Słucham? Zostałem pobity i okradziony we własnym domu. Poprosimy następne pytanie. Godność jest? Godność jest? To jest początek pytania? Godność jest to. Godność jest to. Dobra. Ja mam error. Godność jest to. Dobrze? Dobrze. Świetnie się pan to mamy to, mam tę rolę. Świetnie, tak ma pan tę rolę. Może pan... Nie wiem po co to w reklamie prania, ale... Ale godność, bo tak się nazywa, proszę, godność. Naprawdę? Tak, mamy, proszę, godność do godnych ubrań. Ono jest godne ciebie. No tak i wymyśliliśmy, że proszę, ubrania są godne ciebie. Godność. Super, fajnie, jest... bardzo się cieszę. To będzie 17 zł za rolę. No, to są trzy słowa, więc jest okej. Okay. To jest odpowiednia stawka. Godna? Godna. No i widzimy, jakie chwytliwe. Stop. Dziękuję. Poprosimy kolejny początek pytania. Kto napisał? Kto napisał Hymn Polski? Marek, słuchaj, bo tu mnie cisną mnie w pracy, żebym jakiś hymn pisał. Ja nie mam do tego głowy. Teraz jakieś wojny są różne. Napisałbyś mi to szybciutko. No proszę cię. Ty masz dróg do takich rzeczy. Dobrze. O czym to ma być? O wojskach z ziemi włoskiej do Polski. To jakiś... Co ty mówisz, że Józef cię ciśnie, żebyś mu napisał? No, o wojskach. Tato, ja nie napiszę tego za ciebie. Proszę cię, synu, ja nie mam czasu na takie... A ja ledwo będziesz piszę. Śpiewał? Kto ja to ci to mogę narysować, a ty to, nie wiem, sobie spiszesz później. Narysuj. Wydaje mi się, że ta piosenka się nikomu do niczego nie przyda. Nie potrafię jeszcze do końca pisać. Nie, no ja nie zrobię tego dla was. Nie, może ty to zrobić. Tata poprosił ciebie, nie mnie. Ja nie napiszę tego za ciebie.
Ciociu, proszę cię. Nie, no. Bo jest ja taka mam sprawa. Obowiązki, no. Że ja narysowałem, ale ja mam tylko jedną kredkę w kolorze czarnym. Bo są wojny i. Słuchaj, napisałem ci, ale jedną zwrotkę. Wydaje mi się, że więcej i tak się nikt nie nauczy. Poproszę początek kolejnego pytania. Dlaczego Gessler? Albo poszedł. Dlaczego Gessler? Dlaczego Mateusz Gessler odszedł z Masterchefa? Chciałbym podwyżkę. Nie. Do widzenia. Mówimy jak jest, mówimy jak jest. Tamten sektor, poproszę was o początek pytania. Tamten sektor. Ale tamten poszedł. Tamten już poszedł. Który smok? Który smok? Początek typowego pytania. Który smok zginął w grze o tron? Holosie. Tak. Takiego pytania na maturze się nie spodziewałem. Ja tego właśnie. Co wpisujesz? Jakby to ja wpisuję Wawelski. Ja to jest smok, jakiego znam. Ale to jest wypracowanie na 2000 znaków. Dzień dobry. Dziwne są te pytania. Na jakim kanale leciała gra o tron? No to mam wrażenie, że jakiś fanatyk przygotowywał je. Widzę, co, ile sezonów widzę. To dobrze, bo to znaczy, że ma pan zdrowy wzrok. Ile sezonów ma gra o tron? Na podstawie czego powstała gra o tron? Kto wymień na... członków rodu Stark? To był Iron Man w Starkach? Tyle wiem. Panie ministrze, uważam, że powinniśmy dzieciom jakoś ułatwić maturę. Jeszcze bardziej? Dajmy coś z filmów. Filmy oglądają. Widzimy się po roku. Narysuj smoka. Ej, zajebiście. Poproszę o początek pytania. Jak zostać? Nie wyjeżdżać. Jak zostać królem? Jak zostać królem? Synu, umieram. Jakże smutna wiadomość. Poproszę o jeszcze jedno pytanie. Czemu Szczecin? O kurde, i teraz mam ten czemu Szczecin? Czemu Szczecin z dedykacją dla naszego gościa? Czemu Szczecin? Boję się. A to jest właśnie tak. To jest właśnie tak. I nie,